Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym filmie instruktażowym Ariadny. Dzisiaj będziemy pokazywać, jak wykonać bardzo popularne w ostatnim czasie kolczyki chwosty. Aby wykonać takie kolczyki, potrzebujemy nożyczki, taśmę samoprzylepną, bigle do kolczyków oraz końcówki, oczywiście komplet, oraz tekturkę. Może być to dowolna tekturka, może być inny rozmiar. Ważne, żeby była to sztywny element, na który będziemy nawijać nitkę. My proponujemy skorzystać z oferty nici Iris 40N, które służą głównie do haftu maszynowego. Jednak ze względu na swój dekoracyjny charakter, między innymi to, że są mocno połyskliwe, również nadają się do innych form rękodzieła, między innymi na koronkę klockową, albo tak jak dzisiaj, do wykonania bardzo efektownych kolczyków chwostów. W tym celu wybieramy sobie kolor. Oferta jest dość bogata. Na nawoju 260 metrów bądź 1000 metrów mamy aż 40 kolorów i one wszystkie, tak jak Państwo tutaj część widzą, są niezwykle efektowne i naprawdę jest z czego wybrać. Ja wybrałam akurat kolor niebieski. Wybraną nitkę będziemy nawijać teraz na kartonik. Po osiągnięciu pożądanej grubości kolczyka należy odciąć i zabezpieczyć nitkę. Najlepiej wykonać to przy pomocy wcześniej przygotowanego kawałka taśmy klejącej. Następnie rozpoczynamy nawijanie drugiego kolczyka. Dlatego zostawiliśmy miejsce z jednej strony. Robimy to po to, żeby wiedzieć mniej więcej, jaka grubość będzie obu kolczyków, tak żeby wyszły one po prostu równe. Jedna szpulka nici powinna wystarczyć na takie dwa najbardziej tradycyjne chwosty. Natomiast jest tutaj pełna dowolność. W zależności od tego, jaką dużo wybierzemy tekturkę, jakie chcemy zrobić kolczyki, jakie kupimy końcówki, możemy użyć dowolną ilość nici w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. I rozpoczynamy nawijanie drugiego kolczyka. Teraz pokażemy, jak zdjąć chwosta z kartonika. W tym celu należy uciąć kawałek nitki, a następnie przełożyć ją pod nawiniętymi nitkami z jednej strony. I tutaj zawiązać, tak aby zabezpieczyć przed rozsypywaniem. Po zabezpieczeniu nici poprzez zawiązanie supełka, teraz możemy już zdjąć taśmę zabezpieczającą i delikatnie zsunąć naszego chwosta z kartonika. Należy zabezpieczyć jedną końcówkę, najlepiej tą, która była wcześniej zawiązana, nitką w taki sposób, aby stworzyć taki kokon do włożenia w końcówkę, która jest przymocowana do bigla. To będzie taka podstawa naszego kolczyka. Owijając końcówkę, musimy pamiętać o tym, aby grubość pasowała do tej końcówki kolczyka, którą mamy przy biglu. Chodzi o to, aby dość ściśle wchodziła
końcówka nici, tak aby kolczyk się trzymał. Oczywiście można również to zabezpieczyć przy pomocy kleju, natomiast również będzie się trzymało, jeśli będzie odpowiednia ilość nitek zawiązanych. Tak przygotowane kolczyki wymagają od nas jedynie przecięcia po drugiej stronie. Po przecięciu wszystkich nitek oraz wyrównaniu końcówek mamy gotowego chwosta. Wystarczy go jedynie zamocować do końcówki przy biglu. Wciskamy dość mocno i mamy gotowy kolczyk. Analogicznie wykonujemy drugi. Tak wykonane kolczyki z nici IRIS-40N są niezwykle efektowne, a poza tym wykonane samodzielnie przysparzają jeszcze więcej radości. Wybór kolorów, tak jak wcześniej wspomniałam, jest dość duży, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Można również kupić zestaw gotowy, w którym zarówno są nici, jak i kolczyki, jak i kartonik oraz instrukcja wykonania. Zachęcam gorąco.